Reklamacje i uwagi dotyczące funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy miejskiej Lubin można zgłaszać pod wskazanymi numerami telefonu. Zapraszamy na baseny. Centrum 7. Rezerwacja telefoniczna 746 56 10. I Ustronie 4. Rezerwacja telefoniczna 76 846 08 27. Bilety już od 6 zł za godzinę. Żyj zdrowo, korzystaj z sauny. Tylko 50 groszy za minutę. Dostępne godziny wejść oraz inne informacje na www.rcslubin.pl. Odwiedź nas na Facebooku. Spędź popołudnia na kręgielni Regionalnego Centrum Sportowego w Lubinie. U nas 4 tory do kręgli klasycznych od 18 zł za godzinę za jeden tor oraz 2 tory do bowlingu od 30 zł za godzinę za jeden tor. Rezerwacja telefoniczna 76 846 08 35 lub 076 846 08 28 wewnętrzny 12. Każdego, kto chce poczuć smak rywalizacji, zapraszamy na czwartki kręglarskie, a wszystkie firmy na Ligę Zakładów Pracy. Więcej informacji na www.rcslubin.pl. Odwiedź nas na Facebooku. Wyjątkowy kącik dla rowerów powstał w lubińskim Centrum Kultury Muza. Przy wejściu do budynku postawiono 2 stojaki na rowery w kształcie rowerów. Komponują się one z tłem, jakie stanowi ciekawa fototapeta. Na każdy spektakl, koncert czy seans będzie można się teraz wybrać swoim jednośladem, bez obaw, że nie będzie go gdzie zostawić. Stojaki wewnątrz budynku lubińskiej Muzy to pomysł i życzenie mieszkańców Lubina. Wielu bywalców Muzy pytało nas, czy można wjechać do środka rowerem. I bardzo jest takie miejsce, postanowiliśmy to zaaranżować, ponieważ przed Muzą były wcześniej stojaki i nadal są, ale ludzie chcą zostawiać jednak rower w środku. Nie są to jednak tradycyjne stojaki, jakie znajdują się choćby na zewnątrz budynku. Postawiono na nietypowe, acz estetyczne rozwiązanie. Oglądaliśmy się w internecie tyle przepięknych, ciekawych projektów i chcieliśmy się dopasować do wnętrza Muzy. Próbujemy też jakby nawiązywać do tej artystycznej ściany, która istnieje w holu Muzy od zeszłego roku i chcemy troszeczkę zmienić klimat tego wnętrza, ocieplić. Myślę, że kolor sepi i stojaki w kształcie rowerów doskonale się w to wpisują. Stojaki od momentu ich ustawienia wzbudzają zainteresowanie przechodniów. Rowerzystom pomysł przypadł do gustu. To fajny pomysł w Muzie, jak ktoś dalej mieszka w Lubinie. Myślę, że to jest dobry pomysł. Na razie można tu zaparkować około 8 rowerów. Jeśli jednak pomysł się sprawdzi i ze stojaków będzie korzystać wielu mieszkańców, to Muza nie wyklucza zorganizowania kolejnego kącika na jednoślady. Dodatkowo Muza zapewnia zapinki do rowerów, które będzie można wypożyczać bezpłatnie u ochrony.